Witam Państwa serdecznie. Program Czarno na Białym. Czyli goebbelsowska wersja współczesnej III RP. A pokażę Państwu, jak powstaje ten program i elementy, których na co dzień nie widzicie. Zapraszam. Nie jest Pan wstyd za ten sport. Dlaczego Pani zdaniem powinno mi być wstyd? Ale ustalmy sobie zasady, Panie Burszy, żeby to Pan odpowiadał na moje pytanie. Czyli to jest dla Pani za trudny warunek, żeby rozmowa była nagrywana przeze mnie również? Czy... Bo tu mamy jakieś pomieszanie z poplątaniem. Jeżeli Pani boi się nagrywania, to trzeba zmienić zawód. Wie Pan co, nie wyrażam zgody na to, żeby to nagranie było potem gdzieś publikowane. Jeżeli Pani boi się rozmowy ze mną, no to rezygnujmy. Otóż... Dama z tego programu poinformowała mnie, że chce zrobić materiał na temat odebrania nam immunitetu i już przez telefon mi za polubienie tam wpisu, który pokazywał prawdziwe sceny przemocy migrantów. I przez telefon mnie już poinformowała, że jej najważniejsze pytanie, jakie chce mi zadać, to jest, czy nie jest mi wstyd. W związku z tym postanowiłem, że jednak z tą damą się spotkam i to wszystko Państwu pokażę. Ale nie uwierzycie, od czego zaczęła się ta rozmowa. Otóż ta rozmowa zaczęła się od tego, że zaskoczyłem dziennikarzy TVN-u i przyniosłem swoje kamery. Dlatego, że jak Państwo oglądacie ten materiał, to zawsze jest tak, że są różne fragmenty powycinane, to co im pasuje, czarna muzyka podłożona, tak żeby z każdego, kogo się chce, zrobić przestępcę. Dlatego ja zdecydowałem, że nagram całość, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. No i kiedy Państwo z TVN zobaczyli, że ja chcę jednak nagrać i pokazać uczciwie całą rozmowę, to zobaczcie, co się wydarzyło. Wie Pan co, nie wyrażam zgody na to, żeby to nagranie było potem gdzieś publikowane. No Pani raczy żartować, no to Pani chciała ze mną rozmawiać, tak? Tak, Panie pośle, ale zgodnie z przepisami prawa autorskiego wywiad jest utworem, który jest chroniony prawami. I prawa autorskie do tego wywiadu ma telewizja TVN, dla której ja pracuję. No to Pani tak, to Pani prawa, a to są moje prawa. O. Ja się nie boję z Panem rozmawiać, ja tylko przedstawiam stanowisko TVN. Ja Pana informuję, że zgodnie z prawem autorskim wywiad... Którym konkretnie punktem? No ja to przeczytam, ale ja to przeczytam. Ale ja nie jestem prawnikiem, Panie pośle. No, ale powołuje się Pani na jakieś prawo, którego Pani nie zna. To będzie poważne. Ale ja jestem bardzo poważny. Czyli ja nie mogę nagrać rozmowy samym sobą, bo pani redaktor powołuje się na punkt prawa autorskiego i ten punkt, którego oczywiście sama nie zna. Ona nie będzie mi teraz mówić, który to punkt, ale po prostu nie mogę tego robić. Wyobraźcie sobie Państwo, tak notabene teraz się tak zastanawiam, jeżeli ofiarami tych ludzi są... zwykli obywatele, którzy nie mają siły, determinacji, wiedzy i odwagi, żeby się zmierzyć z tym systemem. Jak taka dama z tą całą ekipą jest w stanie takiego człowieka zniszczyć i zmanipulować? Jak to było w wielu programach tego typu, ale do tego jeszcze wrócę. Wróćmy teraz do meritum. Ale ja rozumiem, że jeżeli... Dlaczego się Pani boi? No Pani chce ze mną porozmawiać, tak? Ja nie mam się czego bać, Panie pośle, dlatego że Pan jest urzędnikiem publicznym. Pani też. Opłacany z publicznych pieniędzy, a ja jako dziennikarz mam prawo zadawać się pytania. Ale czyli ustalmy, czyli Pani by chciała zadawać pytania, wyciąć sobie z tego, co chce, a ja nie mam prawa tego nagrać? Nie, ma Pan prawo to nagrać. Tylko? Panie pośle, muszę mu ten kabelek pod spodnie. Tak jest. Ma Pan prawo to nagrać. Tak jest. Mówię tylko Panu, że nie wyrażam zgody na to, żeby to nagranie... To ja Pani mówię, że no, jakby, prawo jest, nie ma takiego prawa, które by mi zakazywało tego publikacji tego, dlatego wszystko będzie zależało od Pani uczciwości. Pani redaktor jednak bardzo długo myślała, jak tu mnie przekonać, że jednak ona może sobie tylko wycinać fragmenty rozmowy ze mną, a ja nie mogę pokazać całej tej rozmowy. I wykoncypowała, że ja próbuję działać jak za najmroczniejszych czasów totalitarnych. Posłuchajcie Państwo. Mam jednak poczucie, że próbuje Pan dyktować warunki dziennikarzom jak najmroczniejsze w ustrojach politycznych. Ponad Pana zasadach.
Dziękuję. Dziękuję. Czy też dowiem się od pana, jakie pytania mogę panu zadawać, a jakich nie mogę? Co w tym jest złego? Że pani może nagrywać, a ja nie? Co w tym jest złego? Ja panu nie zabroniłam nagrywania. Nie, pani mówi, że są najmroczniejsze czasy polityczne, dlatego chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Nie zabroniłam panu nagrywania, ale pan mi jako dziennikarz sobie swoje warunki. Jakich ja mogę z panem rozmawiać, a jest pan urzędnikiem publicznym, opłacanym z publicznych. Czyli to jest dla pani za trudny warunek, żeby rozmowa była nagrywana przeze mnie również. Czyli może być nagrana tylko przez panią i pani sobie może wyciąć z tego, co pani chce. I pani zdaniem to jest uczciwa, to są uczciwe zasady, tak? Dobrze rozumiemy? Ja tego nie powiedziałam. No to co jest takiego najmroczniejszego w tej zasadzie? Z najmroczniejszych czasów. No co w tym jest? Jakby pani była uprzejma mi wytłumaczyć. Pytanie, że zgodnie z prawem prasowym, z prawem autorskim wywiad jest utworem. Pan może nagrywać. Nie zabraniam tego absolutnie panu. Ale to jeszcze by tego brakowało, że pani mówi, że zabroniła nagrywanie. Ale bardzo proszę tak. Proszę zaczekać, inaczej to zrobimy. A co pani tutaj, co panią tutaj obraziło tym razem? To może do kieszeni. Że jeszcze nie, nie, nie. Brakowało, żebym ja panu czegoś zabrać. No właśnie, no to. A co jest takie co z najmroczniejszych czasów politycznych pani się kojarzy, że nagrywamy rozmowę naszą, którą pani chciała nagrać? Co tu jest takiego totalitarnego, jakby pani była uprzejma powiedzieć? Stawia pan w tej sytuacji, w której pan wypowiedzi mi uważam, że. A ja uważam, że w imieniu społeczeństwa, jako dziennikarka, muszę panu zadawać pytania. No a ja mam. Dobrze, a ja mam prawo mieć pewność, że pani nie wytnie fragmentów z tej rozmowy, takich, które będą się pani podobały. Czyli to, że ja nagram całą rozmowę z nią, a nie ona sobie wytnie fragmenty, to jej się kojarzy to ze stalinizmem. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że taki TVN na co dzień właśnie PiS porównuje do stalinizmu, Zjednoczoną Prawicę do stalinizmu. Wszystko, co nie jest związane z Tuskiem, to jest stalinizm. A największym stalinizmem jest to, że oni sobie mogą manipulować, a obnażanie ich manipulacji albo pokazywanie całego materiału to jest stalinizm. Ale to nie wszystko. Posłuchajcie. Panie pośle, bym chciała zapytać, nie jest pan wstydzy za ten spot z 2018 roku o uchodźcach? A dlaczego pani zdaniem powinno mi być wstyd? A według pana z tym spotem wszystko jest w porządku? Według pana było ok? No to proszę powiedzieć, co pani zdaniem jest nie w porządku z tym spotem, skoro pani uważa, że powinno mi być za niego wstyd? Panie pośle, ja tak nie uważam, ja pana pytam. Nie, pani zadała pytanie, czy mi jest wstyd. W związku z tym, pani zdaniem jest tam coś wstydliwego. Dlatego pytam, co jest wstydliwego pani zdaniem w tym spocie? Panie pośle, bardzo bym prosiła, żeby pan odpowiedział na moje pytanie, bo no, pan ale... No nie, nie, ale rozmowa jest, nie, rozmowa jest, nie, omawialiśmy się na rozmowę. Czy pani uważa, wie, co to jest rozmowa? Czy pan uważa, że ten spod jest w porządku? Czy według pana ten spod jest okej? Czy dzisiaj by pan ponownie podał dalej, zaszerował, mówiąc kolokwialnie? A co tam jest, no dobrze, chętnie pani odpowie na to pytanie, ale pani byłaby mi uprzejma powiedzieć, co tam pani zdaniem jest nie w porządku, za co ja powinienem się wstydzić? Czyli według pana wszystko jest okej? Moim zdaniem tak, no ale niech pani powie, o co pani chodzi. A według pana nie ma tam treści, które nawoływałyby do nienawiści i niechęci wobec osób innego pochodzenia? Które konkretnie treści? Panie pośle, znam pan ten spot przecież. No jest, znam. Ale to teraz pan będzie mnie przepytywał. Znaczy nie, no bo pani mnie pyta, że tam są treści, które nawołują do przemocy, dlatego ja pani pytam, które konkretnie treści? Panie pośle, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy pan... No moim zdaniem tam nie ma takich treści. Ja uważam, że jest okej według pana. Ja uważam, że jest bardzo okej, ale jeżeli pani zdaniem jest nie okej, to proszę powiedzieć mi, gdzie konkretnie. No ale z jakiegoś powodu panu uchylono immunitet, z powodu właśnie tego spotu. Ja wiem, ale jak wie pani, no szczegółowo jak się pytałem, o który konkretnie fragment chodzi tego spotu, no to nikt nie potrafił mi powiedzieć, który konkretnie jest zły, dlatego może pani będzie w stanie powiedzieć, który się pani nie podoba. Ale to nie chodzi o to, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Proszę państwa, 2 minuty trwa moja rozmowa z nią, żeby ona powiedziała mi, na czym konkretnie polega coś złego w tym spocie. Dlatego, że oni w TVN są przyzwyczajeni, że oni sami sobie tworzą narrację, mówią wstyd, źle i tak dalej, ale na czym konkretnie polega ten wstyd? O, no to tu już jest problem. Warto, żeby ludziom pokazać, że tamci ludzie to wstyd. No ale powiedzmy, że po ponad 2 minutach ta dama się coś sobie jednak wymyśliła. I popatrzcie, jak jej poszło. Ale pan uważa, że chociażby sformułowanie enklawy muzułmańskich uchodźców, jeśli dobrze pamiętam, straszenie
Polaków tym, że będą gwałceni, grabieni przez hordy imigrantów, którzy pojawią się tutaj w kraju. Według pana to jest okej? To ja powiem tak, że przeczytam pani coś. Według danych Bundeskryminatu, Federalnej Policji Agencji Śledczej, Włoskiego Głównego Urzędu Statystycznego i Sekretariatu do Spraw Bezpieczeństwa w hiszpańskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, imigranci są nawet kilkanaście razy częściej podejrzani o przestępstwo niż rdzenni mieszkańcy tych krajów, Niemiec. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji w 2021 roku aż 61%, ale jak pani pozwoli, ale tak, ale właśnie chcę do tego nawiązać. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji w 2021 roku aż 61% oskarżonych o przemoc seksualną w transporcie publicznym w Paryżu było obcej narodowości, aż 40% z Afryki, aż 15% z Azji. Mam podobne dane ze Szwecji i z innych państw. Co pani zdaniem w tych danych jest nieprawdziwe? Ale panie pośle, ja nie pytałam pana o dane. Nie, pani pytała... Znaczy pani... Ale ustalmy sobie zasady, panie pośle, bo tu mamy jakieś pomieszanie z poplątaniem. Czy to ja przyszłam tutaj do pana jako dziennikarka, żeby panu zadawać pytania, a czy to pan zadaje pytania mnie? Bo wydaje mi się, że zamieniliśmy się trochę rolami, więc ja bym jednak poprosiła, żeby to pan odpowiadał na moje pytania. A ja zapytałam o to, czy według pana ten spot był w porządku, czy on był okej. Czy pan by dzisiaj przeprosił za ten spot? Za to, że pan w 2018 roku puszczał go dalej. Znaczy, po pierwsze ustalmy tak. Pani zaprosiła mnie do rozmowy. Rozmowa nie polega na tym, że pani przeprowadza monolog i pani uważa, że... Ale to jest... Ale właśnie odpowiadam. To odpowiadam po pierwsze na pani pytanie. Ja uważam, że w tym spocie nie ma niczego wstydliwego. Jak pani zapytałem, co w takim razie jest wstydliwe, bo pani ciągle do tego nawiązuje, to pani była uprzejma powiedzieć mi, że przemoc migrantów. Na co ja pani przedyktowałem dane wskazujące na to instytucji zewnętrznych, wskazujące na to, że imigranci są jednak nielegalni, odpowiedzialni za większą ilość przemocy. Więc widzicie państwo, tak właśnie wygląda nasza rozmowa. Pani mówi, że to jest bardzo złe, że pokazujemy prawdziwe sceny przemocy migrantów i że to jest mowa nienawiści. Na co ja dyktuję dane, a z niemieckich urzędów, włoskich, hiszpańskich, statystycznych, policji i tak dalej. Na co pani mówi, że ona nie o to pytała i nie będzie ze mną rozmawiać o danych. Bo po co jakieś dane? Po co jakieś dane? Jak ona przecież i tak wie, co ma pokazać, to po co jakieś fakty? No po co jakieś fakty? Przecież to trzeba pokazać czarno na białym. Kto jest zły, a kto jest dobry. A kto będzie tam jakimiś danymi przejmował? Ten spot jest niewłaściwy, nieodpowiedni. Ale nawet jeżeli... Dlatego pytam pana o to, czy według pana ten spot był w porządku i czy był okej, i czy pan dzisiaj również by go zaszerował, mówiąc kolokwialnie. Moim zdaniem ten spot był okej, dlatego że pokazuje prawdziwe informacje. Prawdziwe informacje związane z tym, jak wygląda przemoc migrantów, nielegalnych migrantów za granicą i jak mogłoby się to przełożyć na przemoc w Polsce. Wszystko, co było pokazane w tym spocie, jest prawdziwe. I teraz jest pytanie takie. Chcieliście państwo wystraszyć Polaków? Ale co pani zdaniem tam było z takiego straszliwego w tym spocie? No ale panie pośle, jeżeli mówimy ludziom, że będziemy mieli gwałty, będziemy mieli rabunki, to czy to nie jest operowanie strachem, to nie jest straszenie? To jest tylko przywoływanie danych, które przed chwilą pani pokazałem. Mówimy to jest prawda. Spocie mówimy nie o... Tak, ale spot mówi... To nie jest straszenie, panie pośle. To jest odwoływanie się do doświadczenia innych państw europejskich, które pokazują, że nielegalni migranci są odpowiedzialni za większą część przemocy niż pozostali obywatele. I skoro to jest prawda, skoro te dane, które pani powiedziałam, są prawdziwe, w związku z tym powstaje pytanie, czy ja nie mam prawa mówić prawdy? Czy to jest zakazane? Czy to jest cenzurowane? Ale jaki efekt chcieliście państwo uzyskać tym spotem? Chcieliście przestraszyć Polaków? Czy chcieliście przestraszyć Polaków? 78 raz dama z TVN-u do tego nawiązuje. W ogóle kompletnie obok rozmowy. Ale właśnie dlatego pokazanie tego jest tak cenne, żebyście państwo mieli świadomość, jak manipuluje się tego typu rozmowami. No bo oczywiście tych fragmentów na pewno państwo nie zobaczycie w TVN-ie, ale z tego wynika takie tworzenie podwójnych standardów przez TVN, dlatego że tak, oni w swoich programach to co robią? No głównie straszą PiS-em.
zło, rozkradanie, ci sędziowie źli, ci powołani z PRL-u, z Jaruzelskiego, to oni są dobrzy, a tamci reszta to są neosędziowie i nimi straszą i pokazują, jakie to konsekwencje ma dla Polaków i straszą Polską, no bo Unia nie może mieć takiego premiera. Oni mogą straszyć wszystkim, co jest związane ze Zjednoczoną Prawicą w sposób kłamliwy. Natomiast pokazywanie prawdziwych danych o imigrantach, to jest straszenie. Tamto, co oni robią, to nie jest straszenie. Natomiast to jest straszenie. I straszyć nie wolno. Pamiętajcie Państwo. A zobaczcie dalej. A czy Pani zdaniem pokazywanie prawdy to jest straszenie kogokolwiek? To dlaczego wybraliście Państwo takie, a nie inne sceny? Bo Państwo wybraliście w tym spocie bardzo wymowne sceny. A przecież trzeba powiedzieć, że uchodźcy, migranci to też ludzie, którzy często współgrają z lokalną społecznością. Państwo nie wybraliście takich scen, w spocie zostały wybrane zupełnie inne, bardzo radykalne sceny pokazujące agresję i przemoc. Mhm. Ale czy te sceny są nieprawdziwe? Ale to nie ma znaczenia, panie pośle, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe. To znaczy chodzi o to, w jaki sposób zostały użyte. To już widzicie Państwo, prawda nie ma znaczenia. Czy prawdziwe są sceny? To nie ma znaczenia. Ważne jest to, jak zostały użyte. I ja bym tutaj wierzył pani z TVN-u, bo ona wie, co mówi. W ich programach nigdy prawda nie ma znaczenia. Tylko ważne jest to, jak pewne dane się zmanipuluje i jak zostaną użyte. No brawo, wreszcie się przyznali. Czyli gdybym pokazał na przykład imigranta jako potwora, to pani zdanie byłoby to w porządku, czy nie? Panie pośle, chcieliście przestraszyć Polaków, czy nie? Nie, chcieliśmy pokazać prawdę. Moim zdaniem pokazywanie prawdy nie jest zakazane. Ale proszę się zastanowić, a gdyby... Ale pana używanie takich, a nie innych obrazów nie było nadużyciem? A jeżeli te obrazy są prawdziwe, to co jest z tym złego? Czy nie wolno już pokazywać prawdy? Ale wybraliście państwo konkretne obrazy z konkretnym przesłaniem o konkretnym nacechowaniu emocjonalnym. Mhm. No tak, dlatego że chcieliśmy pokazywać prawdziwe obrazy. Ale ja pani powiem coś inaczej. Wywołując strachu Polaków. Ale ja pokazuję tak, ale ja na przykład nie przedstawiałem żadnego migranta. Wszystkie obrazy, które pokazaliśmy, to były obrazy prawdziwe, które się wydarzyły. Natomiast na przykład nasi konkurenci polityczni przedstawiali migrantów jako potwory. I czy pani zdaniem, czy pani będzie robiła też materiał o tym, czy nie? Ale nie rozmawiamy o konkurentach politycznych. A dlaczego? Robię materiał o panu, robię materiał o PiSie, posłach, ja wiem. Ale o innych posłach. A właśnie o innych posłach. Tak, Kępa pani na temat urogi pan. A wie pani co? To... Więc to jest temat i przedmiot naszej rozmowy. Panie pośle, ja bym chciała dopytać jeszcze w takim razie, czy pan wie, kto jest pomysłodawcą tego spotkania 2018 roku? Już pani odpowie na to pytanie, ale pani powiem jeszcze jedno. Jeżeli pani uważa, że posłowie na przykład Platformy Obywatelskiej, którzy używali podobnych albo i gorszych scen dotyczących migrantów w swoich spotach, to ja rozumiem, że o nich materiał, że robienie materiału o nich to jest coś złego, tak? Czyli no, tylko o nas, wiem, tylko nas. Próbuję zrobić, pan próbuje odwrócić moją uwagę. Ale absolutnie nie. Ja tylko próbuję. Nie, ale ja pani powiem, co ja próbuję. Ja pani powiem, co ja próbuję zrobić. Ale ja pani powiem. Rozmawiać o spocie z 2018 roku i o immunitetach, które zostały. Ale ja chcę udowodnić, że to, co pani robi, nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. To, co państwo robicie, to jest po prostu propaganda partyjna, bo jeżeli się okazuje, że Platforma Obywatelska... Ale co panią obraziło? Ja chcę tylko mieć jedną pewność. Znaczy, ma pani tak. Dobrze, no to jesteśmy poważni, ale jesteśmy ważni. Ale właśnie chcę to o tym. Dobrze. Ja chcę. Tak, no to chcę do tego nawiązać. Czyli mamy tak. Tak, dobrze. Ale chcę na poprzednie najpierw odpowiedzieć. Tak, wiem. Znaczy, wiem, ale to. najpierw chcę pani wrócić do poprzedniego pani pytania. Mianowicie chodzi o to, że jeden komitet wyborczy zrobił spot o imigrantach i pani pokazuje, że powinno nam być za niego wstyd, jak pani zadała w pytaniu. Natomiast drugi komitet zrobił gorszy spot o migrantach i tutaj o tym pani nie chce rozmawiać. A wie pani co? Ja pani chcę coś puścić. Czy bylibyśmy uprzejmi? Ja pani puszczę, a ja pani chcę puścić spot Platformy o migrantach. Ja wiem, o PiSie, bo wy robicie tylko o PiSie. Ja wiem. Ale ja pani puszczę coś. Ale niech pani, a jakby pani była uprzejma zobaczyć. O. Żarty. Od początku jakbyście mogli puścić? Od początku. Jeszcze, pierwsza sekunda. O.
O, proszę bardzo. Migranci według Platformy. To jest pani zdaniem nie jest mowa nienawiści? Proszę bardzo. Panie pośle, pan próbuje mnie wciągnąć w swoją jakąś grę. Ja... Ale jaka gra? To jest spod Platformy. Spod Platformy. Koalicja Obywatelstwa. Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Chwileczkę, panie tak. pośle. My nie rozmawiamy o spocie Platformy. A dlaczego? Bo umawialiśmy się na to, że będę... O spocie PiSu. Tak, ja wiem, ja wiem. I o uchylonych immunitetach. I bardzo tak jest. Pana prosiła, a czy pani uważa, że immunitety za to nie powinny być uchylone? Za to? Bardzo, to jest nieistotne, co ja uważam, a co ja nie uważam, panie pośle. A pan dzisiaj się uśmiecha i z nonszalancją mówi, że w tym spocie było wszystko w porządku, bo on przecież pokazywał prawdę. Nie wiem, czy pani wie, ale na przykład ten spot naszych konkurentów też krytykowała. Ja wiem, no bo o Platformie nie będziemy rozmawiać. Natomiast, ale chcę pani powiedzieć, że ten spot krytykowali na przykład posłowie Lewicy. Krytykowała pani Janina Ochojska, spot Platformy Obywatelskiej. I wie pani, a dlaczego to nie będzie w czarno na białym? Za ten spot komuś uchylono immunitet? No a... Uchylono komuś immunitet za ten spot, który pan mi tutaj... Nie uchylono, dlatego że oni, że mają tam większość i sami sobie... Tak, bo sami sobie immunitetu nie uchylają. Dlatego nie uchylono, wie pani. To jest jednak hit. Otóż Platforma Obywatelska nakręciła spot o imigrantach w czasie ostatniej kampanii wyborczej, no bo ona oczywiście też pokazywała, że jest antyimigrancka, gdzie no można domniemać, że na początku tego spotu jest pokazany imigrant jako taki potwór. Zobaczcie państwo jeszcze raz, proszę. Wydało się. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów. No! Ale pani redaktor mówi, że to my straszymy migrantami, gdzie u nas są tylko prawdziwe sceny tam migrantów, które były pokazywane we wszystkich telewizjach na świecie z przemocy migrantów lewicowych, prawicowych, wszędzie były pokazywane. A tutaj Platforma zrobiła potwor. Potwor. Można domniemać, że z tego migranta, bo opowiada o migrantach i o tym to pani nie będzie rozmawiać. Nie, o tym to nie. Ona tylko przyszła rozmawiać o PiSie. A że materiał robi o straszeniu migrantami w spotach politycznych i Platforma bardziej straszyła tymi migrantami. Na co przypomnę, oburzali się nawet politycy Platformy. Nawet pani Ochojska była oburzona tym spotem. Nawet pan poseł Gdula z Lewicy był oburzony tym spotem, że Platforma straszy. Ale TVN to nie będzie o tym rozmawiać. Nie, ona nie przyszła po to, żeby rozmawiać o prawdzie. No bo kto by tu tam chciał rozmawiać o prawdzie. Ona przyszła rozmawiać o PiSie. I dlaczego powinno nam być wstyd? Nie ulega żadnej wątpliwości, to chcieliśmy przekazać tym spotem, że nie ulega żadnej wątpliwości, że nielegalni migranci odpowiadają za wzrost przemocy i pokazują to wszystkie dane i statystyki. Wystarczy cofnąć się do Szwecji, gdzie nawet lewicowa premier Magdalena Andersson, myślę, że ona będzie zacytowana w Państwa materiale, no bo już uczciwość by tego nakazywała, że będzie zacytowana i powiedziała, że przez to, że ściągnięto nielegalnych migrantów, nie cytuję dokładnie, powstały dwa równoległe społeczeństwa i dlatego jej rząd się zakończył, bo nie mieli tego już wszyscy dość, tego, co tam się wydarzyło. I nasz spot przestrzegał przed tym, żeby w Polsce nie było podobnie. Jeżeli pani pyta, czy jest mi za to wstyd, nie. Nie jest mi za to wstyd. Uważam, że trzeba pokazywać ludziom prawdę, a nawet jeżeli pani się z tym nie zgadza, to jest coś takiego jak polska konstytucja. I chcę pani powiedzieć, że artykuł, ale jak pani by jeszcze pozwoliła, ale jeżeli by pani pozwoliła, nie chodzi o to, dlatego że pani zadała pytanie, czy jest mi wstyd. W związku z powyższym, to było pytanie retoryczne, pani już zinterpretowała, że powinno mi być za to wstyd. Można inaczej zadać to pytanie. W związku z tym, ale nie, ja tylko, ale nie, właśnie może pani zadawać jak chce, ale w związku z tym ja też mogę odpowiadać tak jak chcę. I chcę tylko pani powiedzieć, że jest artykuł 54 Konstytucji, który mówi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji. Ja tylko skorzystałem ze swojego prawa. Czy pani uważa, że ja nie mogę korzystać z tego prawa? Ale to co to pan uważa, że w internecie w takim razie możemy wszystko, że nie ma tam żadnych granic, że możemy dzielić ludzi, że możemy hejtować i że możemy siać nienawiści, podziały? Wie pani co, uważam, właśnie uważam, że nie i dlatego nie oglądam TVN-u. Dlatego, że telewizja TVN jest najważniejszą... Nie, ale nie, ale pozwoli mi pani, że ja jednak... Pozwolę, ale właśnie, ale ja pani to, co pani robicie... Pani pośle, ale to, co państwo, w internecie można wszystko? Nie, ja uważam, właśnie uważam, że w internecie nie można wszystkiego. I uważam, że powinna być odpowiedzialność za swoje słowo. I dlatego między innymi, ale i dlatego...
I dlatego chcę Państwu powiedzieć, i dlatego na przykład nie oglądam stacji TVN, która widać, że na przykład w postaci programu Czarno na Białym, który słynie ze swojej po prostu bezwzględnej, platformianej propagandy. I dzisiaj próbujecie Państwo zrobić materiał o tym, że my robimy spot nawołujący do nienawiści o migrantach, pomimo to, że Platforma Obywatelska zrobiła taki spot pokazując tak migrantów. Platformę pomijecie celowo, dlatego że siejecie nienawiść i hejt. Ale bardzo proszę nie wmawiać mi takich rzeczy. Ale to jest moje prawo do opinii. Tak, ale mam do niej prawo, tak? Mam do niej prawo. Rozumiem, rozumiem. Pan nie obraża, mówiąc do mnie w taki sposób. Co panią obraża? Panie pośle... No jak widać, to państwa oczywiście ocena, ale dama, która nie może sobie tam wycinać czegoś, tylko no, rozmawia z żywym człowiekiem, mówiąc najdelikatniej, tak nie bardzo sobie radzi. W związku z tym wchodzi argument ostateczny. Swastyka. Zresztą Państwo znacie TVN, tam organizacja urodzin Hitlera w lesie i tak dalej. Co prawda swastyki w tym spocie nie ma. Pedofili też nie ma. No ale ponieważ jest to z PiS-u, to prawie tak jakby było. Prawda całą dobę. Panie pośle, no ale co, gdyby w tym spocie była, nie wiem, swastyka albo jakieś treści pedofilskie, mówiąc kolokwialnie, to też by go pan tak bezkrytycznie puścił dalej w internet, dzielił się nim z internautami? Oczywiście, że nie. W związku z tym... Ja rozumiem, panie pośle, że pan nie ma żadnego problemu z tym spotem. Uważa pan, że ten spot w żaden sposób nie narusza godności osób innego pochodzenia i nie nawołuje do nienawiści. A w jaki sposób nawołuje do nienawiści? Panie pośle, to ja pana pytam. No właśnie, moim zdaniem... Odpowiada mi pytaniem na pytanie. Nie, ja chcę dopytać. Ale bo ja już pani kilka razy odpowiedziałem, że moim zdaniem nie. Ja jestem przekonany, że pokazywanie prawdy jest rzeczą dobrą. Natomiast jeżeli pani uważa, że tam jest gdzieś mowa nienawiści, to chciałbym wiedzieć gdzie. Moim zdaniem pokazywanie prawdziwej informacji, że nielegalna migracja przyniosła do wielu krajów Unii Europejskiej przemoc, nie jest czymś złym, jest wprost przeciwnie, czymś dobrym, dlatego że my chcemy Polskę uchronić przed tym w przyszłości. I to jest mój obowiązek jako polityka, żeby chronić nasze społeczeństwo. Immunitet został panu uchylony w związku właśnie z tym spotem. Tak. Jak pan to skomentuje? Skomentuję to w taki sposób, że są ludzie, którzy chcieliby wsadzać do więzienia za pokazywanie prawdy. Ale my żyjemy w wolnym kraju. I ja będę bronił wolności słowa. A kontekst tego wszystkiego, co się dzieje, jest bardzo wyraźny. Mianowicie jest grupa ludzi, którzy chcieliby zastraszyć pozostałą część i zakazać im pokazywania prawdy na temat tego, co przyniosła nielegalna migracja do zachodniej Europy. A ja chcę, żeby Polska była w przyszłości bezpieczna. I to jest najważniejszy element, o który ja ciągle będę walczył. I ja dlatego... że został panu uchylony immunitet, to jest forma zastraszania pana, czy jakaś próba zamknięcia panu ust? Tak, dlatego że w tej sprawie chodzi od samego początku o to, że jeżeli mi grozi 3 lata więzienia za to, że podałem spot, który pokazuje, który przestrzega, bo ten spot przestrzega przed tym, żeby Polska nie popełniała błędów Zachodu i nie zgadzała się na nieograniczoną nielegalną migrację, na pakt migracyjny i tak dalej, ja uważam, że jest to mój obowiązek jako polityka. No, niektórzy mogliby powiedzieć, że to, co jest w tym spocie, to było nadużycie, panie pośle. A co konkretnie? Bo przedstawia migrantów w jednoznaczny, negatywny sposób. Ale chyba nie tak źle jak Platforma, prawda? To chyba jest nie lepiej. Rozmawiamy o tym spocie. I wreszcie na sam koniec chcę pani powiedzieć, jest jeszcze jeden powód, dla którego ja się z pani spotkałem. Dlatego, że może pani to będzie w stanie mi pomóc. Mianowicie chodzi o to, że telewizja TVN... Telewizja TVN, ja rozmawiam, pani jest przedstawicielem telewizji TVN, ja się nie spotkałem z panią prywatnie, tylko ja rozmawiam z telewizją TVN. I chcę pani powiedzieć tak, że telewizja TVN, spotkałem się z panią dlatego, że telewizja TVN od 2 lat, za wyjątkiem jednego programu, mimo że robi regularnie o mnie materiały, nie zaprasza mnie do rozmowy na żywo. I ja się nie zgadzam na to, żebyście państwo potem powycinali. Ja wiem, że pani by nie chciała o tym rozmawiać, ale to jest... Ale nie, ja z panią rozmawiam. Ja odpowiadam na pani pytanie. Nie, no to ja nie pytam pana o to, jakie są pana relacje z TVN-em, tylko pana pytam... Ale pani jest przedstawicielem TVN-u, to tak. A ja chciałbym porozmawiać w tym spocie na żywo na przykład. Panie
Dlaczego nie mam takiej możliwości w Państwa telewizji? A czy Pani może wie, czy TVN kiedyś zaprosi mnie do rozmowy na żywo, bo dwa lata mnie już nie zaprosił? Czy ta cenzura kiedyś się skończy, czy nie? Bardzo proszę. Ja nie jestem osobą, z którą Pan powinien o tym rozmawiać. Więc proszę Państwa, telewizja TVN od ponad dwóch lat nie zaprasza mnie do żadnej rozmowy na żywo. Dlatego, że obrazili się na mnie, ponieważ w Parlamencie Europejskim, kiedy była debata na temat tego tak zwanego Lex TVN, powiedziałem o nich prawdę. Mianowicie powiedziałem, że w tej stacji nie ma w ogóle instytucji polskiego państwa. Mianowicie nie ma polskiego wojska, tylko są żołnierze Macierewicza. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest Trybunał Przyłębski. Nie ma sędziów, tylko są neosędziowie. Nie ma policji i tak dalej. Tam w ogóle jakby polskie państwo, jak rządzą inne osoby niż Tusk, tam w ogóle nie istnieje. I tylko dlatego, że powiedziałem tą prawdę, do czego mam prawo, jestem tam regularnie obrażany, manipulowany, manipulowane są moje wypowiedzi, a ja nigdy nie mam prawa do tego się na żywo w normalnej rozmowie odnieść. I to jest według nich ta praworządna Polska. I dlatego o tą damę o to zapytałem i jak widać, ona udaje, że nie wie, o co chodzi w tej sprawie. Ale to nie wszystko, zobaczcie Państwo dalej. To nie chodzi o samo lajkowanie, bo to jest artykuł 256 kodeksu karnego, paragraf drugi, jeśli dobrze pamiętam, to chodzi o rozpowszechnianie, o to, że Pan puścił dalej, mówiąc kolokwialnie, treść, która nawołuje do nienawiści wobec ludzi, którzy są innego pochodzenia. No tak, chodzi właśnie o to, że ja to rozpowszechniłem poprzez zalajkowanie, ale jeszcze raz, Pani mówi, że Pani teraz już stwierdziła, że to nawołuje do nienawiści. To co konkretnie w tym spocie nawołuje do nienawiści? Ale co konkretnie? Ale Pani stwierdziła, że... Ale co konkretnie nawołuje w tym spocie do nienawiści? Bo ja go tu mam, mogę Pani puścić. Nie, ja znam ten spot. No to co tam konkretnie, jak Pani go zna? Ale jak Pani go zna, to co tam konkretnie nawołuje do nienawiści? Co? Pojawiają się tam treści związane z... No chociażby z przemocą imigrantów. Pojawia się sformułowanie muzułmańskie enklawy. A czy one istnieją w Europie? A co w tym jest mowa nienawiści? Jest mowa tam o gwałtach, o przemocy. Ale... To jest pokazanie ludzi, którzy są inni w jeden konkretny, negatywny sposób. Po co? Po to, żeby ich wystraszyć? Ale jest rzeczywiście, czyli wreszcie dochodzimy do tego dobrze. Czyli Pani powiedziała przed chwilą, że jest to mowa nienawiści. Jak Pani zapytałem, na czym to polega, to Pani powiedziała, że polega to na tym, że pokazujemy, że powstaną muzułmańskie enklawy. To ja chciałem teraz Pani zapytać, czy to jest kłamstwo? Czy w Europie nie powstały muzułmańskie enklawy? Panie pośle, ale my jesteśmy w Polsce. Ale my jesteśmy w Polsce, mieliśmy rok 2020 i ten czarny scenariusz nie ziścił, więc nie... Albo dlatego, bo doszło... Ale wie Pani, dlaczego się nie ziścił? A wie Pani, dlaczego się nie ziścił? Czy Pani wie, dlaczego się nie ziścił ten scenariusz? Pani wie, dlaczego? Bo Platforma przegrała wybory. Dlatego się nie ziścił. Dlatego. No i Pani dziennikarce odjęło głos. A dlaczego odjęło głos? Ponieważ Platforma zgodziła się już na przyjmowanie kwoty migrantów, ale całe szczęście chwilę później przegrała wybory i my się z tego wycofaliśmy. I dlatego nie ma enklaw muzułmańskich w Polsce. A we wszystkich miastach, które zgodziły się na przyjęcie tych migrantów, już te enklawy są. A Pani z TVN-u, redaktor, twierdziła, że mową nienawiści to jest właśnie to, że my mówimy, że powstaną enklawy muzułmańskie. No i powstały. Wszędzie, tylko nie w Polsce. Dlatego, że przez 8 ostatnich lat nie rządził tutaj Tusk i jego ekipa. Ale tego w TVN-ie też nie zobaczycie. Chodźmy dalej. Sąd nie wnioskował o uchylenie immunitetu. Sąd nie ma takiego wniosku. To nie ma takiego wniosku. Sąd tylko przekazał ten wniosek. Ksiądz się jeszcze nie opowiedział po żadnej ze stron. Polski sąd na wniosek. Przecież to polski sąd wnioskował. Nie. Europejskiego o uchylenie immunitetu. No widzi Pani, nie jest nawet Pani przygotowana do rozmowy o tej sprawie. No to ja przed chwilą Pani powiedziałem, trzeba słuchać albo czytać dokumenty. Polski sąd przekazał wniosek o uchylenie immunitetu przestępcy regularnego, co mam nadzieję, że też znajdzie się u Państwa w materiale, Rafała Gawła, który przed więzieniem uciekł do Norwegii. On wnioskował o uchylenie immunitetu, a sąd się nie wypowiedział w tej sprawie. Podstawie jego wniosku, pan Rafał Gawoł, tak, ale to co? Pan, bo nawet jeżeli pan Rafał Gawoł jest przestępcą,
to co pan uważa, że przestępca nie ma prawa do tego, żeby zawiadamiać o potencjalnej możliwości popełnienia przestępstwa przez kogoś innego? A co znaczy, że nawet jeżeli jest? Że on jest prawomocnie skazany wielokrotnie za przestępstwo. Ale ma azyl w Norwegii. Nie ma azylu. Ma pani dowód, że ma azyl? A pan ma dowód, że nie ma azylu? Tak, dlatego że właśnie ten sąd, o którym pani mówi, zwracał się do niego, żeby pokazał dowód na to. To co znaczy? Co, no, tak, mam dowód, dlatego że jak pani poczeka, to zaraz zadzwonię do prawnika i to i pani pokaże, dlatego że sąd zwracał się do pana Rafała Gawła o to, żeby przedstawił dowód, że ten azyl uzyskał. I on takiego dowodu do tej pory nie wysłał. Więc pani dziennikarka nie przeczytała nawet niewielkiej ilości dokumentów, które dotyczą tej sprawy. Ale w TVN-ie bardzo chętnie rozdzieli, kto jest, komu powinno być wstyd, kto sieje mowę nienawiści, a tam jakieś dokumenty poczytać w tej sprawie, a kto by się takimi rzeczami przejmował. Bo wyglądało tak, jakbyście państwo dzielili ludzi na tych, którzy mają prawo do tego, żeby złożyć takie zawiadomienie i na tych, którzy takiego prawa nie mają. To już pani, pani odpowiedziała, mogę odpowiedzieć? Chodzi o to, że ja pani już odpowiedziałam na to pytanie, ale w takim razie rozszerzę moją odpowiedź. Chodzi o to, że co do zasady oczywiście każdy ma prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i to jest prawda, ja tego nie kwestionuję. Ja tylko mówię, że akurat jeżeli chodzi o to konkretne postępowanie, to do oceny na przykład tego, czy ściągać immunitet, czy nie, kluczowe znaczenie ma to, czy są tutaj motywacje polityczne. W przypadku pana Rafała Gawła, bo jeżeli są, to wtedy spełnia to warunki tego, żeby nie zajmować immunitetu. I w przypadku pana Rafała Gawła akurat jest bardzo dużo przesłanek, które w takim procesie wskazują na to, że on ma motywacje polityczne. Dlatego, że opowiada się po jednej bardzo konkretnej stronie. Co więcej, zbiera pieniądze, w ten sposób się utrzymuje, bo to widać, wystarczy przeglądać, na pewno się to państwo materiale znajdzie. Jak on zbiera pieniądze i próbuje się utrzymać w tej Norwegii właśnie na działalności politycznej. Więc skoro on ewidentnie prowadzi działalność polityczną, tak, to ma znaczenie dla tego konkretnego procesu. Panie pośle, można byłoby powiedzieć, że uczciwi nie mają się czego bać, a to ostatecznie sąd oceni, czy państwo byliście winni, czy nie. To po co zasłaniać się immunitetem? To wręcz może jest nawet w państwa interesie, żeby sąd ocenił, jak faktycznie sytuacja wygląda. Ale po pierwsze, jak pani mówiłem, nikt z nas się niczego nie boi. To po pierwsze. Po drugie, nikt się nie zasłania w tej sprawie immunitetem. Tu chodzi o coś innego, o względy... Ale jednocześnie mówi pan tutaj, że to jest próba kneglowania panu ust, zamach na wolność słowa. Ale pani powtarza już to piąty raz. Jeżeli są jakieś nowe argumenty, to z panią porozmawiam. Ale tak, uważam, że jest to zamach na wolność słowa, dlatego że uważam, że jest to próba zastraszania innych ludzi, żeby nie podawali treści pokazujących prawdę o przemocy migrantów w internecie. Pokazując, że popatrzcie, nawet ścigamy znanych polityków, was też będziemy ścigać. I ja będę walczył o demokratyczną Polskę, gdzie wolność słowa naprawdę obowiązuje tak długo, jak będę miał siły, bez względu na to, co TVN będzie próbował z tym, w tej sprawie zrobić. Panie pośle, to na sam koniec, bo jednak jest, myślę, że się pan ze mną zgodzi, jest różnica, kiedy pojedynczy statystyczny Kowalski lajkuje sobie coś w internecie i podaje dalej. Jest różnica między statystycznym Kowalskim, który robi coś takiego, a jednak politykiem, takim jak pan, który ma ogromne zasięgi w mediach społecznościowych, a tym samym zdolność do szerzenia takich, a nie innych treści na szeroką skalę. Bo pan próbuje zastraszyć ludzi, powiedzieć im teraz, że uważajcie, bo z wami zrobią to samo. Znaczy, to nie ja zastraszam ludzi, wprost przeciwnie, ja ich bronię. Ja ich bronię, żeby nie byli zastraszani przed pokazywaniem prawdy o przemocy migracyjnej. Bo wie pani, bo my jeszcze nie ustaliliśmy tego, widzę, że pani ciągle się przed tym broni. Czy prawdą jest to, że nielegalna migracja wpłynęła jednak na rozwój przestępczości za granicą, tam gdzie tej nielegalnej migracji jest dużo. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. W związku z tym pokazywanie tego, czyli pokazywanie prawdy, nie jest niczym złym. Ja się będę upierał.